jak idzie robota? Bardzo dobrze, przecież. Krakersy w samochodzie. Jak cukier spada, to dobra rzecz. Jedziemy z Paulą już na ostatnie pole, gdzie sadzą ziemniaki Paula. A jak posadzą przemysł, chłopcy. A to już takie malutkie pole. Tak. 3-4 hektary tu jest, nie? 4. Ale po boisku, słuchajcie, na 4 hektarach zobaczcie, ile kamieni. No już właśnie jesteśmy na miejscu. Pokazał, gdzie kamyczek. Pół hektara to? Po to, co zrobili tam? No. Z pół hektara te kamienie? No. To to... Wszystkie rzeczy takie wybił. Te duże. No co, pan żartuje? No nie, no zobacz. To ma nazwa miejscowości Kamionka, to one stąd się wzięły. Ale ładnie zrobione. Pięknie zrobione. Panie Jarku, ta, co kubka, tam, że ta kubka to z ilu hektarów? 10? Nie widzę panią, ale ja tu przewiduję jest pół hektara. Słuchajcie. A całości jest 4 hektary. Słuchajcie. Kochani moi, ta kupa kamieni, panie Jarku, słuchajcie, ta kupa kamieni i jeszcze 3 duże wyjechały? Tak. 3 duże wywrotki? Tak. Po ile gdzieś tam ton? To 20 ton to ma. I to tylko z pół hektara. I jeszcze przed nami tutaj jest 3,5 hektara do zrobienia, więc dzisiaj tego nie skończymy. Tak naprawdę to nam się pewnie tutaj jeszcze zejdzie 2 dni, a czas goni. Do 20 maja mamy skończyć i nie wiem, czy się teraz chłopaki wyrobią, bo się okazało, następny ząg. Kolejne pole, gdzie jest naprawdę kupa kamieni, a tu trzeba zasadzić ziemniaki do 20 maja. Dzisiaj jest 16? Tak. 16, no i naprawdę modlić się, żebyście zdążyli tutaj posadzić te ziemniaki, naprawdę. Co? No ale musimy się pomóc, bo później sobie nie ogarniemy, jak będziemy kopać. Ja wiem. Ktoś to może, kochani. No koniecznie, tej kamieni. Zamiast ziemniaku to... No to musimy to zrobić. Jedziemy tam zobaczyć Polka, te kamienie tam jak zbieraj. Raz porządnie zrobimy i będzie dobrze. Co? Tak. Tym bardziej, że tu ziemniaki, bo jakby ziemniaki nie szły, a zboże to paliko. W tamtym roku były tu buraki, nie? Buraki były. Jak nie zdąży dojechać, czy gdzie, bo to kupy robi takie i... Zbierze to później ładowarko. Tak, tak. Thank you.
Ale ziarenko się pokazało! Śrala, la, la, la! Ale ziarno! Ula, la, 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 la! Ale ziarenko! Ale naprawdę bardzo dobrze mu tu idzie, jestem pełna podziwu, bo radzi sobie Manitu świetnie. Ja mówię, panie Jarku, czy te zęby się nie złamią? Nie, nie powinny, ale nie spodziewaliśmy się takiego wielkiego okazu jak ten. Ten kabel ma ponad metr średnicy, naprawdę można już z niego zrobić wielki stół. Wow! Brawo! Brawo, panie Jarku! Świetna robota! Good job! Siedzio, co? Ha? Siedzio! Good job! A. Ale niezły dołek, co? Jo, pokażę to. Pokażę to. Tutaj zakopali! Ja pierdolę! Niezły grobowiec, ty kurde! To jest niezły kamień! Nie, nie było widać! Ja pierdolę! Słucha pan, ale to jest normalnie już pomnik można zrobić, nie? Co? Ile on ma? Półtora metra, co? No będzie. Patrz pan, ja się położę, ja mam metr 70, nie? Patrz, jak? Jakby pani się tak położyła, no to na pewno by tyle było, nie? Panie. Niezły jest, kurde. A na parę ja tam wybyłem. Nie. Panie, ale zasany. Niezły jest, kurde. To jest właśnie miejscowość Kamionka? I na tym polu sadzimy ziemniaki. A panie Jarku, panu kurczę dobrze idzie w wyciąganie kamieni z pola, nie? No, no takie giganty, na kruku jak się wszy, nie da niej. Też takie były? Jest. Co pan mówi? Te dwa, nie? Ale... zasany. Ale go nie widać, bo on z wierzchu to nie wiadomo, że to jest. Nie, no jak wy... Udało się ten kamyczek wyciągnąć, co? Chyba, dla mnie taki kamyczek wyciągnąć to jest. To co jest? Pikuś. Pikuś, to pesteczka jest, nie? No. A ja myślałam, że to taka będzie mała pchełka. To no będzie tak, taka się, tak się wydawał, no ale widzi pan, trzeba koło go dopiero, za mocno zasanie. No, ale z jednej strony nie dało radę i pan ma jakiś sposób na te kamienie, bo pan jakby widły wkłada przed kamieniem głęboko i wtedy pan porusza z każdej strony, żeby go naruszyć, tak. Nie? O to chodzi, że widły wchodzą tu, tak. Tylko wychodzą, jak my tutaj, będziemy się ładować. To nic nie da. Czyli trzeba dalej za kamieniem i go tak troszeczkę podruszyć z każdej strony. I wtedy jak kurczę, jak masełko te szpikulce weszły i podniosły ten wielki kamień. No nie ma problemu, ponieważ ona ma na krótkim wysięgniku ma 2,5 tony, nie? Czyli ten kamień może mieć nawet więcej. No ja teraz widział pan, jak chciałem go wziąć, to ona... Nie miała siły, nie? A to jest nowa ładowarka, to... Niech by nawet dwa i co idzie. No super. No, panie Jarku, pomoże mi pan. A zdrowy ma pan plecy? To ja na barona. Niech ten tu. Ja się bałam, że pan w ten tu padnie. No. Teraz? No. Co tam w rezerwaku się? Nie, możesz go trochę przysypać, nie? No tak, chyba, że on będzie miał łyso. No lepiej było łyso, nie? To jest good job! Good job! To jest dobra robota! No, a jeszcze jego ten odłamy! O Jezu, jakie to ciężkie! No, to ten wielki ile musi ważyć? No. Jeszcze zrobić porządek z tymi 4 hektarami. Już będzie, kurde, tak naprawdę dobre pole pod uprawę czy ziemniaków, czy buraków. Właściwie wszystkiego, no tak, nie? Wszystkiego, a tu jest dobra ziemia, tylko te kamienista. Ale jak se, no bo musimy przez ziemię kamień. To jest nasza jedna z lepszych ziem, bo to ma czwarta klasa, czwarta B, no nie? I tam dalej. Tak. No, czwarta B. Tutaj buraki w tamtym roku były, to nadgonimy nam plonu. No tak, tak, tylko to nie wiem, jak tam jest. No i dobra, z kamieniami sobie poradzimy i tu będą, kurde, dobre ziemniaki. Zobaczy pan. Tak, powinny być dobre. Będzie plon. Będzie kasa. Oby były...
Takie ziemniaki jak te kamienie. Giganty, nie? Kto je wykopie? By musieli je wyciągać. Ładowarą. Ładowarką by musieli je wyciągać. Dobra, jadę tam do chłopaków. Ja pierniczę po bojowisko, słuchajcie. To jest walka, na naszych polach jest walka. To jest wojna, panie Jarku. Dobra, na razie. A tu już odkamienione. Małą, starą, sprytną przyczepką wywozimy kamienie na brzeg pola, a stamtąd już dużą w jedno miejsce, skąd zabierze nasz odbiorca. Jak idzie robota? Bardzo dobrze, przecież ciężko. I bardzo dobrze, lepiej panom nie przeszkadzać, a maszyny i tak swoją ciężką robotę muszą wykonać. Zobaczymy, ile dokładnie ton wywieźliśmy z tego pola, ale na pewno będzie to istny rekord, ponad 100 ton z hektara. Ale tych kamieni tu jest, co? Jest. Ale fajnie popadało, to jest fajna gleba, taka wilgotniejsza, lepiej się te kamienie zbiera, czy nie? Czy jest różnica, czy nie? No bo się nie kurzy lepiej w ciężkich warunkach. W ciężkich warunkach, ale powiedz, lepiej jest, bo wczoraj popadało, spadło, mówiłeś, że 18 litrów. Skąd wiesz, że 18 litrów, jak nie mamy miarki, bo nam się połamała? Mam schowaną. Masz? I 18 centymetrów pokazało. Naprawdę? Kolejny robaczek wyłania się nad poziom ziemi. Wywozimy go z pola szybciutko. Nie potrzebujemy takich ananasów. Pozdrawiamy Was z naszego pola bitwy, a takie kamyczki mamy do sprzedania.
Thank you.